nie tak dawno pewien Jurek, kiedy bawił się na dworze, znalazł w ziemi dziwną dziurę. Wskoczył w nią jak rybka w morze. Wleciał w tunel kolorowy, niczym kalejdoskop wielki. Poczuł lekki zawrót głowy i mrowienie prawej ręki. Nagle chłopiec wypadł z drzewa, wprost na ptaka olbrzymiego. A to była wielka mewa, zaśpiewała, chodź kolego. Jurek na jej skrzydła wskoczył, razem polecieli w górę. Chłopiec mocno przetarł oczy, bo zobaczył w górze kurę. Zszokowany tym widokiem spytał Jurek, to ty latasz? Jestem przecież kurolotem, ze mną długo nie pogadasz. Kura szybko odleciała i zniknęła za chmurami. Mewa nagle w dół zleciała, mocno trzepocząc skrzydłami. Jurek zachwiał się i zleciał wprost do Morza Niebieskiego, a w nim dokonał odkrycia wraku statku pirackiego. Wszedł na statek, a on w ruch. Zaczął piąć się ostro w górę. Jurek, pirat, dzielny zuch, został statku kapitanem. Pływał, szalał i wojował, zwiedził światów 100 000. Gdy znudziła mu się woda, wskoczył w dżungli świat zwierzęcy. Z krokodylem w klasy grał, z lwami jeździł na rowerach. Z zebrą lekcje tańca brał, z wężem pożarł kilo sera. Później Jurek wsiadł w rakietę i do nieba wprost wystrzelił. Tam przemierzył galaktykę, pływał w drogi mlecznej bieli. Pluton, Wenus, Mars, Merkury, niczym plasteliny kule, kolorowe, obce światy, zjeździł Jurek w wehikule. Każdy krzyknie, to nieprawda, to nie mogło się wydarzyć. Kto mi powie, czym jest prawda? To nie nam oceniać fakty. Bo to w Jurka wyobraźni, to powstało w jego głowie. My dorośli, tak poważni, o wyobraźnię mamy w nosie. Więc raz w roku choć, od święta, znajdźmy w ziemi dziwną dziurę i choćby 1 czerwca wskoczmy do niej, tak jak Jurek.